Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie Polskie Radio Euro, a w nim zostaw wiadomość. Dzisiaj, no chciałem powiedzieć, że prawie międzykontynentalnie, ale na szczęście z Warszawy do Katowic nie jest tak daleko. Dzisiaj ja nadaję ze stolicy Górnego Śląska i bardzo się cieszę, że jesteście przy radioodbiornikach. Być może gdzieś niedaleko ulicy Ligonia siedzicie, gdzieś tutaj w Katowicach, albo gdzieś w całym górnośląskim okręgu przemysłowym i być może dojeżdżając do radia mijałem wasz dom. A być może dzisiaj dowiecie się czegoś, co będzie dotyczyło nie tylko kwestii historii odległej, ale być może dowiecie się o czymś, co dotyczyło waszych sąsiadów. Być może historia któregoś z ludzi, o których dzisiaj będziemy wspominać, to historia, która mogłaby się przydarzyć waszym dziadkom. Będziemy dzisiaj mówili o historii mówionej, a Archiwum Historii Mówionej, to archiwum, które działa przy ośrodku Karta, to największy w Polsce zbiór relacji biograficznych. To jest około 2500 nagrań audio, w tym część wideo, oraz innych archiwalnych świadectw obejmujących niemal cały XX wiek. Pierwsze nagrania pochodzą z 1987 roku, kiedy to zainicjowany przez środowisko Karty Ruch Społeczny Archiwum Wschodnie rozpoczął niezależną od komunistycznych władz akcję nagrywania wspomnień mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich. Tyle można przeczytać na stronie internetowej, ale myślę, że warto dotrzeć do źródła i warto zapytać o szczegóły tych, którzy doskonale się na tym znają. A w studiu Polskiego Radia w Warszawie są nasi goście, a są nimi pan Piotr Filipkowski, szef programu Historia Mówiona w Fundacji Ośrodka Karta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Dominik Czapigo, koordynator projektu Polacy na Wschodzie w Ośrodku Karta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotykamy się po to, żeby porozmawiać o czymś, co moim zdaniem zaczyna być jakąś skarbnicą. Zaczyna być skarbnicą świadectw, w których ludzie przekazywali nie jakąś oficjalną wersję historii, nie opowiadali o tym, czego nauczyli się z podręczników, nie opowiadali wiedzy encyklopedycznej, opowiadali o swoich przeżyciach i opowiadają nadal. Bo jak rozumiem, to nie jest tak, że mają panowie, czy w ogóle państwo jako zespół jakiś plan, że w którymś momencie nagrywanie tych świadectw, nagrywanie tych relacji ustanie. Jaki jest pomysł na to archiwum? Zaczniemy od pana Piotra? Dobrze. No, pomysł jest taki, że jakby pomysł wyjściowy był taki, jak pan zresztą powiedział, żeby zapisywać takie historie, które taka oficjalna czy akademicka historiografia pomijała i to był początek Archiwum Wschodniego i tych nagrań z Sybirakami czy z łagiernikami. Tego po prostu się nie badało wtedy na takim oficjalnym poziomie i ja wtedy nie pracowałem w Karcie, ani nikt z obecnego zespołu historii mówionej w ośrodku Karta wtedy nie nagrywał relacji. Byliśmy pewnie w liceach. Czy może jeszcze nie i taki był początek, a teraz to jest duży program, którym nagrywamy relacje bardzo różnych ludzi, różnych świadków historii, czy ludzi, którzy doświadczyli rozmaitych historycznych wydarzeń. I to już nie jest uzupełnianie historiografii, ani nie jest to jakaś taka jakaś dodatkowa wobec czegoś aktywność, tylko taka samoistna jakby praca po to, żeby zapisywać indywidualne świadectwa, indywidualne biografie, indywidualne opowieści i by je zapisywać i potem do nich wracać na różne sposoby. No. To może być praca naukowa. O tych sposobach na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale ciekaw jestem, czy na przykład w takim programie Polacy na Wschodzie, czy można mówić o jakiejś komplementarności obrazu, który wyłania się z tych relacji, no bo to są relacje ludzi, którzy pochodzą z różnych miejsc, urodzili się w różnych latach, no, gdzieś wspólnym mianownikiem są Kresy, ale co to za obraz się z tego wyłania? Czy to jest coś, co będzie jakąś sumą wiedzy, czy raczej takie poszczególne perełki wyrwane z ogromnego tematu?
Piotr zaczął już tutaj mówić o metodzie pracy i tak naprawdę nie da się tego pominąć, bo my nagrywając relacje w Archiwum Historii Mówionej zawsze staramy się, żeby były to relacje biograficzne. Czyli żeby osoby, które opowiadają o swoim życiu, opowiedziały o całym swoim życiu, a nie tylko o jego fragmencie. I tak samo docierając do ludzi na tak zwanych kresach, chociaż są to nie tylko kresy, bo byliśmy też w Tomsku, byliśmy też w Kazachstanie, ale także poza granicami drugiej RP, za tak zwanym kordonem. Zawsze staramy się, żeby ci ludzie opowiedzieli o całym swoim życiu. I rzeczywiście ten projekt jest realizowany od 2006 roku i okazuje się, że poza kresami jest wspólny mianownik, to znaczy pewne tematy, które się pojawiają. Myśmy tych tematów nie wybierali, nie było tak, że jeździliśmy na wschód, mieliśmy listę dyspozycji do wywiadu, jak nazywają to fachowo socjolodzy, wedle których odpytywaliśmy tych ludzi, tylko zawsze staraliśmy się, żeby ci ludzie mogli mówić, a my, żebyśmy im nie przeszkadzali, dopiero pomagali w pewnym momencie, pogłębiając pewne wątki. I po 3 latach okazało się, że rzeczywiście układa się w to w pewną listę tematów, wedle których później można opracowywać te relacje. Mimo że ludzie, ci, do których docieramy, mieszkali w różnych republikach Związku Radzieckiego, w tych państwach satelickich. To, co z pewnością różni ich doświadczenie od osób nagrywanych w Polsce, no to jest jednak różnica tego, co przeżyli i tego, w jakiej sytuacji byli. Polacy tutaj oczywiście też nie mieli lekko, ale to było trochę inaczej niż było tam za granicą. No oczywiście są też dramatyczne losy rodzin rozdzielonych. Zawsze pojawia się pytanie, dlaczego nie wyjechali, i odpowiedzi są też bardzo ciekawe i też można jakoś pogrupować. Tak więc są wspólne mianowniki, które przekształciły się z czasem w listę tematów. To było na przykład... Powiedział pan o tych 3 latach doświadczeń. 3 lata to ile osób zapytanych, spotkanych, umówionych, wysłuchanych, nagranych? W tym roku projekt jest w trakcie realizacji. W poniedziałek wyjeżdżamy na Ukrainę. To będzie ostatni wyjazd tegoroczny i do tego momentu jest około 450 relacji. Z tym, że tak naprawdę mówienie o takiej bezwzględnej liczbie 450 jest mało sensowne, dlatego że jedna relacja nie jest równa drugiej. One są różnej jakości, różnej długości, w różny sposób nagrywane, ale jeśli mielibyśmy powiedzieć, ile jest sygnatur, czyli de facto ile dusz zostało nagranych, to 450 w tym momencie, chociaż nowe nagrania są wciąż archiwizowane z poprzednich wyjazdów. Poprzedni wyjazd też był na Ukrainę i w tym roku odbyły się już 4 wyjazdy na Białoruś poza tym. Na teren obecny. Czy chodzi tylko o Polaków na wschodzie, czy interesują państwa także inne tematy? Dominik, to wszystko, co mówił w ostatnich minutach, dotyczyło Polaków na wschodzie, te 450 relacji w ostatnich 3 latach, a to jest jeden największy wprawdzie, ale jeden z wielu projektów, które realizujemy. Chociażby Zapomnieni Świadkowie XX wieku, tak, prawda? No to był taki duży program, tak, który trwał wiele lat, finansowany z różnych źródeł i to był taki projekt najbardziej jakby otwarty, to pod tym hasłem nagrywaliśmy właściwie przedstawicieli najstarszej generacji Polaków żyjących w Polsce, ale w różnych miejscach Polski, także w Warszawie, w Krakowie mamy wielu współpracowników, ale też w innych miejscach, we Wrocławiu, też we wschodniej Polsce, w różnych miejscach, też w małych miejscowościach i tam nie było jednego jakiegoś takiego klucza, że to muszą być jacyś bohaterowie, czy uczestniczy w ważnych wydarzeń historycznych, czy więźniowie obozów, czy więźniowie łagrów sowieckich. Nie było takiego jednego takiego punktu decydującego, że ktoś ma być nagrany albo nie ma być nagrany. To była taka otwarta formuła i dzięki temu też zapisaliśmy dużo opowieści tak zwanych zwykłych ludzi. I to też jest dużą wartością i też historia mówiona po to jest, żeby takie doświadczenia zwyczajności albo w cudzysłowie zwyczajności zapisywać. Też dużo w ostatnich latach było projektów, w których nagrywaliśmy właśnie takie grupy szczególnie represjonowane, jak więźniów obozów czy robotników przymusowych. To znowu były projekty, które realizowaliśmy najczęściej we współpracy z Niemcami albo Austriakami i za pieniądze stamtąd. Także mamy w naszych zbiorach dużą kolekcję takich nagrań.
Myślę, że tutaj trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Jeśli Państwo odwiedzicie stronę i zobaczycie, jakie projekty realizujemy, to być może pomyślicie, że interesujemy się danym tematem, czyli na przykład więźniowie obozu Mauthausen, czy zapomniane obozy, czy właśnie Polacy na Wschodzie. Ale tak jak ja już powiedziałem, my przy każdym projekcie staramy się nagrywać relacje biograficzne. Taka jest specyfika działania organizacji pozarządowej, że jak stara się o pewne pieniądze, to musi to jakoś skonkretyzować i my rzeczywiście realizujemy te cele, o których mowa, ale też zawsze staramy się pytać o całe życie, czyli nie przychodzimy do osoby i prosimy, żeby opowiedziała o tym konkretnym wycinku jej życia, ale żeby zaczęła od tej frazy "urodziłem się". Nasi goście w Zostaw Wiadomość. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy o audiohistorii, to panowie Piotr Filipkowski i Dominik Czapigo, ale to nie tylko koordynatorzy, szefowie, ale to też ci ludzie, którzy nagrywają, którzy mają kontakt z żywym człowiekiem. No i ja myślę, że to jest taki przyczynek do rozmowy o tym, po co się w ogóle to robi, po co panowie to robią. Witold się zastanawia, czy to nie jest rozdrapywanie ran i jaka jest intencja zachowania tych historii. Tak przypomina mi się Żeromski i to zdanie, że trzeba rozdrapywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości. Nie wiem, czy to aż taka filozofia jest do tego, co panowie robią. Myślę, że takiej filozofii nie reprezentujemy, a przynajmniej ja nigdy nie myślałem o tym w takich kategoriach. Czy to jest rozdrapywanie ran? To na pewno jest wywoływanie emocji, które często towarzyszą osobom opowiadającym, bo one po prostu wracają do wspomnień i te wspomnienia nie zawsze są dobrymi wspomnieniami, często to są wspomnienia bolesne. A jaka jest intencja? Intencja jest taka, żeby zachować pamięć, korzystając też z techniki i z możliwości, które stwarza współczesny świat. Trochę z myślą o tym, że być może nauka historii czy upowszechnianie historii w przyszłości będzie potrzebowało coraz częściej takich metod. Ale też bardzo ważną rzeczą jest tutaj zachowanie po prostu głosu i dźwięku, bo to jest, nie zapominajmy, historia mówiona. Ją można przelać na papier, można zredagować, można zamieścić na stronie, no ale my byśmy przede wszystkim chcieli prezentować w postaci dźwiękowej, dlatego że dźwięk, że głos, emocje, to wszystko jest wtedy widoczne i jeśli przelać to na papier, to trochę znika. No więc odpowiedź jest nie rozdrapywać ran, zachowywać historię, przede wszystkim pozwolić obcować z historią indywidualną, nie taką historią akademicką, o czym wspominał Piotr, historią podręcznikową, ale nieco inną i pokazywać pewne emocje, które towarzyszą opowieści, które no, są nie do odtworzenia na papierze, chociaż bardzo cenimy sobie słowo pisane. Jeszcze ale czy to znaczy, że... Tak, tak. No, jeszcze do tego rozdrapywania ran, to chyba jakby to czym to jest, odpowiedź na to, czym to jest, dają też osoby, które, z którymi rozmawiamy. Oczywiście każdy taki dialog, każde takie nagranie jest poprzedzone jakimś wcześniejszym kontaktem, jakąś rozmową i to jest absolutnie sytuacja dobrowolności. Nie ma żadnej presji na to, żeby ktoś składał taką relację, dzielił się z nami swoją opowieścią, swoją pamięcią i jeśli to zdecyduje się na to, bo niektórzy odmawiają. To się niezbyt często zdarza, ale zdarza się z różnych powodów i my to zawsze przyjmujemy. A podają te powody odmowy? Czasem są to powody, jakby to, co podają, nie jest jakby prawdziwym powodem, no właśnie, że to, znaczy czasem jest, że się źle czują, że nie mają siły, że są chorzy, ale czasem bywają to zasłony przed tym, że nie chcą właśnie sami w sobie tych strachów i tych ran budzić. Nie chcą wracać. Tak, rozdrapywać i to się zdarza, ale częściej się zdarza, że chociaż są bardzo poranieni, to chcą o tym mówić i mówią i to jest dla nich bolesne i wiedzą, że to jest bolesne i mówią o tym, że przez to nie mogli spać, czy nie będą mogli spać, ale chcą tego i w takiej dłuższej perspektywie uważają, że to jest potrzebne, że to jest ważne i mają satysfakcję. Większość osób, z którymi rozmawiamy, ma satysfakcję z tych spotkań i jest to dla nich ważne zdarzenie i pozytywne. A bywa też tak, że to jest pierwsza taka okazja, żeby
żeby kiedy mogą opowiedzieć swoją biografię, nie tylko podzielić się tymi doświadczeniami najbardziej traumatycznymi, ale po prostu opowiedzieć o sobie, o swoim życiu. To jest upodmiotawiające. To jest ważne dla większości naszych rozmówców. Także jeżeli dla nich to jest takie doświadczenie, to jakby znosi to trochę ten problem, bo oczywiście można tak dywagować jakby abstrakcyjnie, czy to jest rozdrapywanie, czy nie jest, po co to się robi, te straszne historie, bo dużo takich zbieramy, się zapisuje. No ale jeśli dla tych ludzi, oni mają jakby pierwszeństwo w jakimś sensie w definiowaniu tej sytuacji, jeżeli dla nich to jest ważne i wartościowe, to takie możemy to uznać, tak możemy to traktować. A czy zdarzyło się kiedyś, że to państwo byli tymi pierwszymi, którzy stali się powiernikami jakiejś historii? Tak, jak najbardziej. To się całkiem często zdarza. No, tak jak, nie wiem, to jakoś wyraźnie tego nie powiedzieliśmy, ale znaczna większość naszych rozmówców to są ludzie, którzy nigdy nie napisali wspomnień, nie pisali dzienników, z którymi nie rozmawiali. Ale może opowiedzieli swoim wnukom, swoim dzieciom. Tak, zwykle tak, ale nie w takiej formie. To znaczy dzieci i wnuki znają najczęściej te historie w takich skrawkach, urywkach, fragmentach, tak? Znają te najbardziej wyraziste epizody, które się zamieniają często w już takie utrwalone narracje, ale nie znają, nie mają okazji wysłuchać takich pełniejszych opowieści biograficznych. Często to właśnie dzieci i wnuki są tymi, na którym najbardziej zależy na tym, żeby to nagranie potem zostało przysłane, co zawsze, albo prawie zawsze robimy, a przynajmniej zawsze proponujemy, żeby zostało przysłane, żeby został ślad po tym naszym spotkaniu, ale nie po to, żeby sprawdzać, co myśmy tam zrobili i co tam zostało opowiedziane, tylko po to, żeby mieć tą opowieść swojego ojca, dziadka czy babci. A co to znaczy? Co to znaczy w życiu kilkudziesięcioletniego człowieka, dojrzałego, takiego, który ma wiele lat i wiele lat doświadczeń, często traumatycznych za sobą? Co to znaczy opowiedzenie tego tak od początku do końca? Bo panowie mówią o tym, że mogą nie chcieć wracać do bólu, niektórzy wracają, ale co, bywa to rozliczeniem, bywa to jakimś testamentem, to opowiedzenie tego od początku do końca? Ktoś się może w taki sposób pożegnał? Tak, jak najbardziej. No ja miałem już takie doświadczenie najbardziej jakby wyraziste, że zresztą prawie każdy z nas nagrywających, no, rozmawiając z bardzo starymi, często chorymi ludźmi, którzy po prostu umierają i spośród naszych rozmówców z ostatnich lat wielu już odeszło i czasem ta chwila śmierci jest nieodległa od chwili skończenia wywiadu. To niektóre z tych relacji to jest wiele spotkań. Więc w takim symbolicznym wymiarze jak najbardziej, ale też takim dosłownym, to znaczy ludzie, z którymi rozmawiamy, często mówią, że to jest taka spowiedź życia, że nigdy nie opowiadali w ten sposób, mają poczucie jakiegoś takiego zamknięcia tej formie, jakiegoś podsumowania, zamknięcia jakby swojego życia poprzez tą opowieść. Znaczy, życie trwa dalej oczywiście, ale nabiera takiej narracyjnej treści. I też, no, tak jak mówiłem, miałem poczucie takiego upodmiotowienia, że ta ich opowieść jest gdzieś w jakimś archiwum i że można będzie... Jest ważna. Jest ważna, że można będzie po nią sięgnąć. No, to jest dla ludzi, którzy do których właśnie nie trafiają dziennikarze, nie trafiają historycy, ta świadomość, że ich indywidualna opowieść, ich życie jest ważne dla kogoś i że
po ich śmierci ten ich głos zostaje i będzie można go odtworzyć, daje do myślenia. I jest zwykle ważną wartością. Panie Dominiku, a pamięta pan takie swoje doświadczenia z tymi cudzymi emocjami? Jak najbardziej. Pamiętam też nagranie, którego nie było mi dane dokończyć, ponieważ pan zmarł i tak naprawdę było widać, że, no, że jest w ciężkim stanie. Długo bardzo decydował się na to, czy opowiedzieć. Nie była to długa opowieść, był już bardzo zmęczony, nawet miałem jakieś wyrzuty, że może nie powinienem, ale on długo się decydował i zdecydował, absolutnie go nie zmuszałem do tego. I to też były dla mnie bardzo istotne emocje. Z częścią ludzi w ogóle my się też jakoś tam zaprzyjaźniamy, korespondujemy, dzwonimy do siebie, pytamy się, to są niesamowite osoby. Często też bardzo właśnie takie radosne i no takie, które jakimś entuzjazmem też są w stanie zapalić. Natomiast emocje, oczywiście to jest bardzo często płacz, to jest bardzo często wzruszenie, to jest bardzo często zawieszenie głosu, znaczące zawieszenie. Często jest prośba o to, żebyśmy może zatrzymali, że musimy odpocząć i my to robimy. Zawsze staramy się, żeby ta osoba miała pełne poczucie komfortu i żeby czuła się dobrze w tej sytuacji. A czy to ma jakieś znaczenie, że panowie mają po 20-30 lat, a ci ludzie są często pół wieku starsi, a może nawet więcej? Zdarza mi się często, kiedy przychodzę, uprzedzać się takie zapytanie, które widzę w spojrzeniu i pytam, pewnie się pani bądź pan spodziewała kogoś młodszego? No i wtedy jest uśmiech na twarzy i tak naprawdę po kilkunastu minutach takiej opowieści to nie ma większego znaczenia. Myślę, że ma to znaczenie o tyle, o ile niektórzy być może nie bardzo ufają, czy my jakoś znamy historię i czy w ogóle wiemy, o czym oni mówią. No ale temu też dajemy jakoś wyraz. To nie jest tak, że przychodzimy do kogoś do domu, rozstawiamy sprzęt, zaczynamy nagrywać, zawsze jest rozmowa i tak naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że jeśli nagranie ma 2 godziny, to spotkanie trwało co najmniej 4. A zdarza się, że znacznie dłużej. Nie zdarzyło nam się, żeby ktoś z powodu wieku odmówił. Za kilka minut wracamy do rozmowy. Porozmawiamy m.in. o tym, skąd biorą się ci rozmówcy, jak wyszukują ich ludzie działający w karcie i porozmawiamy o tym, jak się nagrywa i o co się pyta tych ludzi. Pewne sygnały już znamy, ale posłuchamy też fragmentu, który przygotowali dla nas ci, którzy w karcie pracują na co dzień i pracują z tymi, którzy opowiadają czasami historię całego życia. Zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro 2100. Nasz 4-cyfrowy numer SMS-owy jest cały czas do waszej dyspozycji. Sporo tutaj pytań do naszych gości. Za chwilę będę je czytał i będę starał się przekazać to wszystko, co was interesuje. Przypominam, że zostaw @polskieradio.pl, czyli nasz adres mailowy, również czeka na wasze wiadomości. Archiwum Historii Mówionej. Dzisiaj gości w Zostaw Wiadomość. No i są pytania o to, jakich państwo wynajdują. Jak państwo wynajdują tych, którzy powierzają potem swoją historię, historię swojego życia. Czy to jest... No, gdzieś trzeba zacząć. Nawet wtedy, jeżeli jedzie się dokądś i szuka się takich świadków historii, no to mimo wszystko, no gdzieś musi być początek tych poszukiwań. Przede wszystkim taką bazą instytucjonalną skierowaną w dużej mierze do publiczności w Warszawie jest Dom Spotkań z Historią na ulicy Karowej, gdzie też mieści się Archiwum Historii Mówionej, gdzie można przyjść w odpowiednich dniach i wysłuchać relacji, wziąć je do ręki, pójść do czytelni, dlatego że relacje nie są wypożyczane na zewnątrz. To nie jest biblioteka, tylko czytelnia. Tam bardzo dużo osób się zgłasza. My jakieś akcje prowadziliśmy, które miały informować o tym, że takie archiwum istnieje, że można powierzyć swoją opowieść, a więc prowadzimy taką bieżącą bazę osób, które powinny być nagrane. W Domu Spotkań z Historią organizowane są też chociażby spotkania poświęcone kresom. Przy tej okazji też pozyskaliśmy jakąś liczbę kontaktów dzięki pomocy tutaj szczególnej pana Tomasza Kuby Kozłowskiego.
Jeśli wyjeżdżamy na wschód, tu mogę powiedzieć o tym projekcie, którym bezpośrednio zawiaduję, no to wcześniej kontaktujemy się ze środowiskami polskimi w tamtych miejscach. To jest bardzo często kontakt nawiązywany przez organizacje działające na rzecz Polaków tam mieszkających, świeckie, jak i zrzeszone przy kościołach. I powiedziałbym, że to są te dwa źródła. I bezpośrednio od tych ludzi, którzy najlepiej orientują się, no to jest często proboszcz, albo prezes lokalnego Związku Polaków, oni po prostu wiedzą, kto mieszka na tym terenie, kto jest taką najstarszą osobą, kto jeszcze ma pamięć dwudziestolecia międzywojennego i mógłby nam o tym opowiedzieć. Więc jeśli docieramy na wschód, to oczywiście wcześniej to przygotowujemy. Tak czy siak jest to jakieś tam pójście na żywioł na miejscu, dlatego że to nie jest ta możliwość umówienia się z osobą na nagranie, jaka istnieje na miejscu w Warszawie. Kontakt jest znacznie utrudniony i to zawsze wygląda nieco inaczej niż tutaj na miejscu. No, poza tym, jeśli realizujemy projekty, myślę, że Piotr mógłby coś wspomnieć o swoich ostatnich doświadczeniach. Są jeszcze takie projekty, kiedy... No takie dwa przykłady. Duży projekt prowadziliśmy na Kaszubach, a właściwie na Kociewiu w gminie Stara Kiszewa. Przez kilka lat w kolejne wakacje jeździliśmy tam i nagrywaliśmy najstarszych mieszkańców gminy, tej Starej Kiszewy i okolicznych dwudziestu kilku wsi. No i staraliśmy się po prostu nagrać możliwie wszystkich najstarszych mieszkańców, tych, którzy pamiętali jeszcze lata przedwojenne, i zebraliśmy około 100 relacji. To jest ten teren teraz jakoś tam w tym wrześniu się pojawia w różnych relacjach, bo to jest ten teren tego korytarza, tego wąskiego przesmyku Polski, który tam dochodził do morza, i tam było bardzo dużo Niemców i zależało nam bardzo, chociaż to należało do Polski, ale no, dużo część mieszkańców to byli Niemcy i w niektórych wioskach stanowili większość. Zależało nam, żeby chociaż kilku tych Niemców nagrać, i udało się, dotarliśmy do nich. Do tych Niemców to przez jakieś indywidualne kontakty od jednej do drugiej osoby. Ktoś nam dał pierwszy, drugi kontakt, to tamtych mieliśmy następne, a tych mieszkańców Starej Kiszewy we współpracy z ludźmi zaprzyjaźnionymi, osobami, które z gminy tam na miejscu, które mogły nam wskazać te kontakty. To taki jeden przykład, a drugi przykład takiego projektu lokalnego, to który realizujemy właściwie jeszcze cały czas, to Krzyż Wielkopolski. Tam nagraliśmy ponad 40 relacji z najstarszymi mieszkańcami. To są ludzie, którzy w Krzyżu, bo Krzyż z kolei był niemiecki, Kreuz był niemieckim miasteczkiem przygranicznym, i wszyscy Polacy, którzy tam mieszkają, trafili tam po 1945 roku. Wiele osób to są właśnie przesiedleńcy z tak zwanych Kresów, no też ludzie z centralnej Polski, z Wielkopolski. No a przed 1945 rokiem mieszkańcami tego Kreuz byli Niemcy, wcześniej trochę Żydów. Żydów wymordowano, Niemcy uciekli, albo no, akurat stamtąd nie zostali wypędzeni, tylko raczej uciekli. A w 1946 w takich zorganizowanych transportach wywieziono już tych, co jeszcze tam zostali. I też staraliśmy się nagrać po prostu jak najwięcej tych najstarszych Polaków i dotrzeć do możliwie wielu Niemców, którzy jeszcze pamiętają ten przedwojenny Kreuz. I to się też udało. Nagraliśmy 15 czy 14 relacji w Niemczech i też ponad 40 w Polsce. I to daje taki, poprzez biograficzne relacje opisujemy też miejsce, jakąś lokalność w obu tych projektach, także też jest taki sposób jakby docierania poprzez miejsce. Tu warto powiedzieć, że ten projekt jest autorskim projektem naszej koleżanki Ani Wylegały, która z Krzyża pochodzi, więc jeśli jest pytanie o to, jak te osoby zostały znalezione, ona jest stamtąd, to był jej pomysł, żeby zająć się jej miejscem, w którym się urodziła i w którym spędziła no, sporo czasu dzieciństwa.
i nie tylko dzieciństwa, młodości, dopiero na studia wyjechała do Warszawy. No i ona miała nieco ułatwione zadanie, bo kojarzyła ludzi, którzy tam mieszkają, ale oczywiście to nie było tak, wiedziała, do kogo dotrzeć. Tak, zaczęła od swojej babci, więc tak. Zaczęła od swojej babci i bardzo często właśnie jest tak, że tutaj działa ta zasada od jednej osoby do drugiej. Część osób wie, że my nagrywamy, część osób nagranych widzi, że to jest ciekawe, zakładam ocenia, że to jest dobre, więc mówi nam, że jest jeszcze jakaś moja koleżanka, czy mój kolega, czy w ogóle jakaś ciekawa biografia do nagrania. No i chyba to trochę jest tak, że coraz więcej osób nas skojarzy i przychodzi do nas z pomysłem nagrania konkretnej osoby. Po prostu dzwoni, bądź pisze, bądź mówi, nagrajcie tą osobę, bo naprawdę trzeba, bo warto, bo to jest czas. Jeszcze, inny sposób docierania do świata, jeszcze inny projekt, to też taki trochę związany z lokalnością, który teraz realizujemy, to jest, myśleliśmy, że ponagrywamy trochę Niemców żyjących w Polsce, którzy nie zostali wypędzeni, nie uciekli, albo po tej ucieczce wrócili, jakby taką, żeby zbudować taką kontrnarrację wobec tej narracji o wypędzeniach, żeby wydobyć pamięć tych osób, tych Niemców, którzy w Polsce żyją i jak się okazuje żyją nie tylko na Opolszczyźnie, o czym mniej więcej wszyscy wiedzą, ale też w Olsztynie i w ogóle na Warmii, w Gdańsku, Szczecinie, ale i w wielu, wielu innych miejscach północnej, północno-zachodniej, północno-wschodniej Polski. No, dziś są zasymilowani, ale niektórzy ciągle wolą opowiadać o swoim życiu po niemiecku. I ten projekt prowadzimy z kolegą Rolandem Borchersem, on jest Niemcem, ja znam niemiecki, też nagrywam, mogę nagrywać po niemiecku, jeśli ktoś tak woli. I ten projekt w tej chwili realizujemy i staramy się nagrywać wszystkich, którzy zechcą z nami rozmawiać. To jest trudniejszy pod tym względem projekt, bo tu znacznie mniej osób chce, ale już około 15 nagrań w ostatnich tygodniach zarejestrowaliśmy. Mam nadzieję, że będą następne i to są ciekawe i takie nieoczywiste opowieści. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o audiohistorii. Jeżeli ktoś jest nią zainteresowany, to audiohistoria.pl to adres, który powinien zapamiętać. Po to, żeby zaglądać tam i zobaczyć, po co warto się wybrać do domu spotkań z historią, czego warto poszukać, czego warto posłuchać. Już za kilka minut po serwisie na naszej antenie zapytam naszych gości, czy można wykorzystywać archiwum jako takie miejsce gromadzenia informacji do służących celom genealogicznym. No i porozmawiamy o takich sytuacjach, kiedy prawda historyczna z tą prawdą w relacji nieco się rozmija. Bądźcie z nami, będziemy na antenie do północy. Przypominam, że to Zostaw Wiadomość w Polskim Radiu Euro. Zostaw Wiadomość. Gościmy dzisiaj tych, którzy zatrzymują historię, zatrzymują ją na nośnikach. No, nie są sami, ale o tym to na pewno jeszcze dzisiaj opowiemy, bo w końcu zespół zbieraczy historii jest duży, a przypominam, że w studiu Polskiego Radia w Warszawie Dominik Czapigo i Piotr Filipkowski. Pojawiły się różne wątpliwości, pojawiły się pytania, pojawiły się między innymi pytania o to, czy można by do poszukiwań genealogicznych wyszukać to archiwum, które, jak rozumiem, możemy znaleźć w domu spotkań z historią, czy to, co zbiera zespół, zbiera od wielu lat, można by w tym celu jakoś wykorzystać? W jakiś sposób pewnie można, tylko nie taki wprost, to znaczy my nie jesteśmy miejscem, które zajmuje się badaniami genealogicznymi, czy zbiera relacje po to, żeby takie badania prowadzić, chociaż to nie jest to wykluczone. Znaczy ta genealogia jest o tyle, o ile nasi rozmówcy mówią o swoich przodkach po prostu i tyle. No, jeśli nagrywamy ziemian, takich trochę nagrywaliśmy, to jakby częścią ich tożsamości jest mówienie o przodkach i to ustanawia jakby tą ich odrębność. Właśnie te rozległe czy długie linie przodków, o których potrafią ze swadą opowiadać, ale większość naszych rozmówców może sięgnąć do pamięcią do dziadków najdalej i tyle. I na tym jakby się trop urywa. Ale oczywiście mamy wielkie archiwum 2,5 tysiąca
relacji. Można próbować, tak można najprościej na to odpowiedzieć. No można tak, próbować. Szukając kogoś, kto być może jest z tego samego rocznika, kogo szukaliśmy i mieszkał w tym czasie we Lwowie i być może kończył to samo gimnazjum. Być może to wtedy jest jakiś pomysł na to, żeby łączyć jakoś te losy. Ale to, co jest dużym pytaniem i myślę, że trudnym problemem do pokonania też dla państwa, to jest kwestia, no, jakiejś niespójności pomiędzy oficjalną wersją historii, a tym, co podają państwa rozmówcy. Bo to jest poważny problem metodologiczny. To znaczy, co z tym zrobić? Bo jeżeli wiemy, że jakaś bitwa była no, w trochę innym czasie, niż przypomina sobie o tym nasz rozmówca, to no właśnie, to co z tym zrobić? Jest to świadectwo, jest to jakaś jego prawda, no, ale ma się czasami być może, nie powiem, że nijak, ale jakoś tam się rozmija z tą prawdą historyczną. I co wtedy? Znaczy, można różnie jakby traktować takie relacje historii mówionej. My, pewnie każdy traktuje z nas też troszeczkę inaczej. Ale chyba bardziej mamy poczucie, że zapisujemy pamięć indywidualną, autobiograficzną, która jest oczywiście też uwikłana w jakąś pamięć zbiorową i od niej zależna, że bardziej zapisujemy pamięć niż historię, a już na pewno nie taką historię ogólną o bitwach, o takich ważnych wydarzeniach historycznych, które oczywiście w tych opowieściach się pojawiają, są ich tłem. Ale my się staramy i to czasem nawet wymaga sporego wysiłku, żeby kierować naszych rozmówców na opowieść o ich doświadczeniu, o ich losie, a nie o historii, bo są ludzie, którzy woleliby, czy łatwiej im to przychodzi, opowiedzieć o tym, co się działo wtedy, nie wiem, w Warszawie, albo w Polsce, albo gdzieś, gdzie byli, w danym czasie, nie wiem, w czasie wojny, albo jak byli w obozie, jak wyglądał obóz. I my pozwalamy to powiedzieć, ale potem pytamy, ale jakie było pana czy pani doświadczenie w tym obozie, czy w tym miejscu? Czego pan doświadczył, co się pani przydarzyło, jaki był pani los. Staramy się konkretyzować tę opowieść na doświadczenie, na indywidualne doświadczenie. I wtedy obok tej warstwy właśnie jakby historycznej, która jest tym tłem właśnie, mamy jakąś bardziej autentyczną, osobistą opowieść. Kryterium jakby autentyczności jest tak samo ważne, a może ważniejsze niż prawdy, bo właśnie zapisujemy, jeżeli opowieść jest autentyczna, jest jakby prawdziwa dla opowiadającego, to jakby dla nas jest to wystarczające. My tego nie musimy, oczywiście możemy to robić, robiąc badania naukowe, nie wiem, historyczne, można to traktować jako jedno ze źródeł, weryfikować z innymi opowieściami, z innymi takimi twardszymi źródłami, na których opiera się historia, ale my tego nie musimy robić, my możemy jakby zapisywać tą pamięć. Inne jest założenie. I archiwizować tą pamięć. Są tak naprawdę dwa rodzaje informacji, które można uzyskać od osób nagrywanych. To są te dotyczące faktów, zdarzeń historycznych i chyba my się na nich rzeczywiście mniej koncentrujemy. Zresztą przychodząc do tych ludzi, staramy się im bardzo wyraźnie zaznaczyć, że nas interesuje ich indywidualne doświadczenie i historia podręcznikowa. Oczywiście nie mówimy obcesowo, że o historii podręcznikowej przeczytamy w podręczniku, ale to, co jest ważne, to przychodzimy tutaj do pana, bo pan tutaj jest bohaterem swojej historii, pan może nam o niej opowiedzieć. Oczywiście ta osoba może wspomnieć o pewnych rzeczach, może nawet twierdzić, że coś się zdarzyło, może nawet wygłosić pewne krzywdzące sądy, powiedzieć, że sąsiad zrobił coś takiego, ale my nigdy, myślę, że to jest naszą zasadą, nie akcentujemy tego w tych opowieściach. Znaczy nie wyobrażam sobie, żebyśmy na stronie później zamieszczali te fragmenty, w których ktoś mówi coś o swoim sąsiedzie, dlatego że my tego nie zweryfikowaliśmy. To dopiero wymagałoby jakiejś weryfikacji i wtedy można by próbować orzekać, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe, ale tak naprawdę my chyba bardziej, no nie chyba, bardziej koncentrujemy się na tym, co jest, powiedziałbym, neutralne z punktu widzenia obiektywnej historii, obiektywnej cudzysłów. No na przykład, jeśli pytamy, to jest chyba mój ulubiony przykład, jeśli pytamy o to, czym była lodownia,
no to mamy prawie że gwarancję, że tutaj nie będzie kłamstwa i że w ogóle nie pojawi się problem prawdy obiektywnej, bo dowiemy się, czym była lodownia, do czego służyła, jak się kręciło lody, gdzie się zwróciło tafle z rzeki i ile czasu taka lodownia mogła przetrwać i utrzymywać mięso w świeżości. To są ważne rzeczy. Ważna jest atmosfera i chyba te fragmenty, które tutaj były wcześniej imitowane, trochę o tym mówiły. Dają właśnie nam jakieś wyobrażenie. Troszkę już zaczęli panowie o tym wspominać. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek tego, co pada w rozmowach młodych skądinąd ludzi z dojrzałymi ludźmi. No, przychodzę do pana po jakąś historię. Czegoś chcę od pana. No w ogóle jak to wszystko zaaranżować, jak to wszystko wygląda w praktyce, jak to się odbywa, jak no, powiedzieli panowie o tym, że no, 2 godziny nagrania, minimum 4 godziny spotkania, ale co się tam dzieje między tymi ludźmi? To może troszkę też o tym sposobie pytania, sposobie prowadzenia rozmowy, no bo to jest w końcu zadanie, takie zadanie kronikarskie, no poniekąd też dziennikarskie. Konsekwentnie podkreślamy, że staramy się pracować metodą wywiadu biograficznego, swobodnego, czyli prosimy osoby, żeby opowiedziała o swoim życiu i staramy się nie przerywać. Można by powiedzieć, że to łatwizna, tak? Bo siedzimy i wysłuchujemy, a ktoś monologuje, ale to nie jest proste, dlatego że siedząc po drugiej stronie musimy cały czas trzymać kontakt z tą osobą, niewerbalnie komunikować jej, że ta historia nas interesuje, jednocześnie uważać na to, żeby nie robić ciągłych wtrętów, nie robić aha, myśląc też o tym, że te fragmenty trafią może w przyszłości na stronę, jeśli będą tak, ujmijmy to, zabrudzone, no to będzie jakiś techniczny problem. Jednocześnie musimy pamiętać o rzeczach, które są interesujące i o które chcemy dopytać, bo właśnie mamy szansę na to, żeby dopytać i pewne rzeczy pogłębić, ale zostawiamy sobie to na taką drugą część. Wtedy pytamy i staramy się postępować w porządku chronologicznym, czyli przepracowywać tę biografię raz jeszcze, poczynając od tych pierwszych momentów. Pytamy o rzeczy, które się nie pojawiły w planie biografii, a wiemy, że praktycznie w planie każdej biografii się pojawiają, czyli na przykład ktoś nie opowiedział o rodzicach, nie wspomniał w ogóle o szkole, a później pytamy o rzeczy, które się pojawiły, ale z jakichś względów były dla nas niejasne, z tym, że odwołując się do tego poprzedniego wątku, raczej nie jest tak, że pytamy, ale jaki dokładnie był numer tego lokalu, w którym mieszkaliście w 1943 roku przez 4 dni, bo to nie jest właśnie dla nas aż tak istotne. Być może ktoś kiedyś będzie miał o to żal, bo powie, że właśnie szukał tej informacji, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto będzie szukał jakichś informacji. Musimy sobie wyobrazić, że każdy przychodząc do archiwum z własną perspektywą być może będzie jakoś tam rozczarowany, że nie znajdzie odpowiedzi na te pytania w obszarze, którego najbardziej interesują. Wyobrażam sobie, że warszawianista przyszedłby i miałby za złe, że nie pytamy o każdą ulicę i o poszczególne kamienice, które na niej istniały. Jeszcze, Przepraszam, bo tylko ten wątek chciałem dopytać. Wątek, mówi pan o tym, że nie należy przerywać, ale może w tej rozmowie czasami trzeba jakoś popchnąć, bo nam się jakoś rwie i zawiesza ta rozmowa. Oczywiście, zdarza się, że już nawet w drugiej minucie ktoś mówi: skończyłem, to jest moja biografia. I wtedy zaczyna się ciężka praca, ale ta praca polega tak naprawdę właśnie na popychaniu, czyli zadawaniu możliwie najkrótszego pytania, które sprowokuje tą osobę do znowu możliwie najdłuższej opowieści. To nie może być pytanie, które no, nosi piętno takich podstawowych błędów, czyli jest pytaniem złożonym, bądź jest pytaniem niejasnym, bądź używa się zbyt trudnych słów, no więc w ogóle się nie komunikuje zbyt jasno. Raczej pytanie, no to niech pan coś opowie o mamie, tak? Nie o rodzicach, tylko właśnie o mamie, a później niech coś opowie o ojcu. Jak wyglądał wasz dom rodzinny? Jeśli rzeczywiście osoba już w drugiej minucie, to się zdarza, mówi, że no to ja już wszystko opowiedziałem, tu już więcej nic nie ma do dodania, no to wtedy trzeba pracować, ale znowu, nas powinno być jak najmniej w trakcie tego nagrania. To nie powinno być pytanie za odpowiedź, bo to niewiele ma wtedy wspólnego z opowieścią taką wolną. Tak, i też dobrze jest mieć jakby takie być tak skupionym na tej opowieści i próbować otwierać tą pamięć jakby w różnych momentach, z różnych stron, bo ta opowieść, no staramy się ją jakoś tak
pomagać takiej konstrukcji chronologicznej. No nie zawsze, nie zawsze tak jest, ale no to jest taka jakby wyjściowa. No tak, tak jest też najłatwiej potem jakby opracowywać, rozumieć sens tej biografii, ale często pamięć jakby się otwiera, łączy różne wydarzenia z różnych momentów życia, jakby nadaje wspólny sens i rozmówca mówi o czymś, co się działo w momencie, kiedy miał, nie wiem, 30 czy 40 lat, ale co mu otwiera jakąś opowieść z dzieciństwa, o którym już niby opowiedział, ale nie o tej konkretnej sytuacji, także trzeba jakby mieć świadomość takiej sieciowej natury tej pamięci autobiograficznej, tej narracji, tego właśnie przekazu. Tak, przekazu, tego wiązania różnych wątków. 2100 napisał ktoś: takie młode głosy, a tak doświadczeni ludzie i z tak niesamowitym podejściem do drugiego, starszego człowieka. Gratuluję, napisała nasza słuchaczka. Przypominam, że moimi gośćmi są dzisiaj panowie Piotr Filipkowski i Dominik Czapigo. Do rozmowy wracamy za kilka minut, a przypominam, że 2100, czyli nasz numer SMS-owy, skrócony, czterocyfrowy, ale płacicie za każdą wiadomość tylko tyle, ile za zwykły SMS, jest cały czas do waszej dyspozycji. Ktoś to musiał nagrać, ktoś musiał się z panią Haliną Cieszkowską umówić, ktoś musiał powiedzieć, o co chodzi. I jak rozumiem, ci, którzy zbierają historię, to nie są osoby przypadkowe, to nie są ludzie, których jakoś państwo nie sprawdzili wcześniej, bo spodziewam się, że jest to ktoś, kto idąc na taki wywiad wie, co robi. Tak, zgadza się. Staramy się zawsze osoby, które udają się na nagranie, przeszkolić, opowiedzieć o idei, dać jakieś nagranie do przesłuchania, pokazać, co później będziemy robili z tym nagraniem, bo to też dobrze jakoś strukturyzuje tą późniejszą pracę, pokazuje, co jest też potrzebne, jakie informacje jeszcze dodatkowo trzeba później w tej drugiej części, kiedy można zadawać pytania, od tej osoby uzyskać, żeby chociażby napisać biogram. Pan korzystał z biogramów, czytał, to były właśnie biogramy pisane przez osoby, które nagrywały te relacje, więc one musiały mieć świadomość. Dostępne na stronie internetowej. Tak, zgadza się. No i tak musi być ten pierwszy raz i rzucenie na głęboką wodę. Staramy się, a raczej zawsze słuchamy relacji pierwszej, nagrywanej przez daną osobę, pilotujemy jeszcze drugą, czytamy opracowanie do tego nagrania i tak naprawdę nie mamy szansy sprawdzać już każdej relacji, którą ta osoba nagrywa, ufamy, że sobie z tym radzi i że jeśli nie będzie sobie radziła, to da jakiś sygnał, a część osób rzeczywiście dość naturalnie kończy po jednej próbie, uznając najwidoczniej, że to nie dla nich, bądź kosztuje to, nie wiem, zbyt dużo emocji. Na pewno kosztuje to dużo czasu, ale myślę, że jeśli ktoś przychodzi i chce współpracować, to jest przygotowany na to, że sporo czasu temu poświęci i raczej nie traktuje tego w kategoriach ofiary, tylko właśnie czegoś bardzo ciekawego, przygody. Powiedzieli panowie o tym, że zawiązują się przyjaźnie, znajomości, że zadzierzguje się taka nić porozumienia i mają i panowie, i pozostałe osoby pracujące w zespole potem jakiś kontakt z ludźmi. Domyślam się, że to musi być trudne, podtrzymywanie takiego kontaktu. Nie jest tak naprawdę... czasochłonne, emocjochłonne. To nie jest tak, że z każdą osobą, którą nagrywaliśmy, utrzymujemy później kontakt. Myślę, że w przypadku niektórych osób nagrywających nie byłoby to możliwe. To znaczy nie mogłaby ta osoba utrzymywać równie intensywnego kontaktu ze wszystkimi, których nagrała, bo w przypadku niektórych współpracowników tych osób jest całkiem sporo. To też jest tak, że ta druga strona wysyła jakiś sygnał, czy w ogóle ma ochotę na taki kontakt. To nie jest tak, że każdy jest równie otwarty. Zdarza się, że to są te spotkania, to jest nagranie opowieści, później przekazanie płyty, jakaś wizyta, oddanie zdjęć, no i później jakieś przypadkowe spotkanie, ale rzeczywiście są takie osoby, z którymi po prostu się zaprzyjaźniamy, ale myślę, że to jest z inicjatywy obu stron. Ja osobiście mam takie doświadczenia, dzwonimy do siebie, pytamy, co się dzieje, ja czasami pytam się, czy mógłbym jakoś pomóc. Jeśli mogę, to pomagam. Szczególnie z jedną osobą, z jednym panem utrzymuję taki kontakt. Też bardzo polubił
mojego syna, poznał moją żonę, czasami go odwiedzamy, podrzuca mi jakieś książki. I pamiętam, że pierwsze nasze spotkanie było dla mnie dość trudnym przeżyciem. Pamiętam, że jak do niego się wybierałem, no to zapowiedziano mi, że jest to człowiek wymagający i że muszę być przygotowany na to, że nie będzie się lankował. Rzeczywiście kilkakrotnie mnie odpytał, dwukrotnie musiałem przyznać się do jakiejś ignorancji, pokajać. Teraz się z tego śmiejemy i on wspomina te dwa momenty i mówi, no tak, ale teraz pan już wie, panie Dominiku, i ja rzeczywiście muszę przyznać, że dzięki temu spotkaniu, ono łącznie trwało 18 godzin, bardzo wielu rzeczy nowych się dowiedziałem. No i w ogóle... Ale musi się pan jakoś przygotować do takiego spotkania, musi pan coś przeczytać, musi pan poszperać w źródłach, wiedzieć do kogo idzie, wiedzieć z czym może mieć do czynienia? Przede wszystkim staramy się, ja mówię zawsze staramy, a tak naprawdę chcemy wiedzieć do kogo idziemy i wiemy do kogo idziemy, czyli... dowiadujemy się o datę urodzenia, dowiadujemy się o miejsce urodzenia i jakiś taki zarys biografii, który z kolei podpowiada nam, o co możemy później pytać albo co może być ważne w biografii tej osoby. I jeśli jest tak, że ktoś interesuje się jakimś obszarem bardziej, no to wtedy takiego współpracownika namawiamy, żeby to on poszedł do tej osoby. Mamy w naszym zespole kolegę, który zajmuje się historią wojskowości, Jarka Pałkę, który akurat nagrywał panią Bogusławę Bryłę-Czerny. No i jest dla nas oczywiste, że jeśli tylko szykuje się jakieś spotkanie z żołnierzem, no to Jarek jest jak najbardziej na miejscu, bo on po prostu w tej sytuacji jest w stanie też najwięcej i wyciągnąć z tej osoby w tej drugiej części i jeszcze dopytać o pewne rzeczy, no bo jest jakimś ekspertem w tym obszarze. Są też takie sytuacje, kiedy tego kontaktu się już nie podtrzymuje, ale... I jakby to jest jasne od początku, to znaczy można by podtrzymać, ale jest to, jest, trwa to, jeżeli się udaje, to jakoś krótko, a mimo to ten kontakt w czasie nagrania jest bardzo intensywny i jest jakieś takie poczucie bliskości, tylko że to może być nagranie, nie wiem, 1000 kilometrów od domu, w miejscu, gdzie nie ma telefonu prawie że przypadkiem udaje się nam czasem gdzieś dotrzeć i jest, no prawie, jest bardzo trudno podtrzymać taki kontakt, ale zostają jakby w naszej pamięci i na pewno też w pamięci ludzi, z którymi rozmawiamy, jakieś takie wyraziste obrazy takich spotkań i myślę, że każdy z nas nagrywających ma wiele takich obrazów, takich twarzy przed w pamięci swojej. No oczywiście jak się nagrywa w Warszawie czy w Krakowie, gdzie mieszkamy, czy gdzie można zadzwonić, czasem się spotkać, no to ten podtrzymywanie kontaktu jest znacznie łatwiejsze, ale to jest tylko część naszych projektów. No, w tym projekcie Polacy na Wschodzie też miewamy takie sytuacje jakieś takich właśnie krótkiej, intensywnej takiej bliskości, czy intelektualnej, czy emocjonalnej. Chociaż są ludzie często zupełnie innych światów społecznych niż my jesteśmy, ale jest jakaś, ja mam to dosyć często, taka jakaś egzystencjalna bliskość i też zdaję sobie sprawę jakby z ulotności i kruchości tego momentu, że coś takiego odczuwamy, ale to trwa przez chwilę i jakby no, wracamy, znaczy zostajemy w tych swoich światach i tak po prostu jest. No coś po tym zostaje w nas, ale niekoniecznie musimy utrzymywać jakby taki zwyczajny jakby kontakt. Coś zostaje, a zostaje czasami coś trudnego, z czym trzeba sobie poradzić na przykład przy pomocy zespołu albo któryś ze zbierających te relacje przychodzi i mówi, słuchajcie, muszę pogadać, bo przeżyłem coś trudnego. Rzadko jest tak, że ktoś artykułuje to w ten sposób, raczej jest tak, że każde nagranie pozostawia ślad i po każdym nagraniu to nagranie się przeżywa i nosi się je w sobie przez
przez najbliższy czas, ja myślę, ze mną jest tak, że przynajmniej 2 tygodnie po nagraniu wszystkich wokół zamęczam właśnie wspomnieniami tego nagrania. Natomiast rozumiem, że chodzi tutaj o trudne momenty i o to, czy tutaj wymaga się jakiegoś wsparcia zespołu, żeby sobie z tym poradzić. Nie jest tak, że organizujemy takie sesje, w których próbujemy, no nie jesteśmy psychologami, nie mamy takich kompetencji. No też nie było potrzeb, żebyśmy spotykali się z kimś z zewnątrz i jakieś takie właśnie sesje, gdzie będziemy próbowali doprowadzić się do równowagi, przeprowadzać. Myślę, że nie jest aż tak dramatycznie. Znaczy jest ciężko, ale jakoś radzimy sobie z tym doświadczeniem. Na pewno dzieląc się wewnątrz zespołu tymi doświadczeniami, opowiadając sobie o tym, jak ciężkie były czyjeś doświadczenia i jak niesamowite jest to, że na przykład ci ludzie są teraz tak pogodni i są w stanie o tym w ogóle opowiadać. To też jest pewien paradoks tych spotkań, że bardzo często słyszymy opowieści, których nie słyszy rodzina. Paradoks tutaj polega na tym, że bardzo często łatwiej jest powiedzieć obcej osobie, która przychodzi z zewnątrz, coś bardzo bolesnego, czego nigdy nie powiedziała się swojej rodzinie. Chociaż ma się świadomość, myślę, że czasami niektórzy nawet o tym zapominają, ale staramy się o tym przypomnieć, ma się świadomość tego, że to nagranie trafi z powrotem, albo że będzie dostępne, jeśli nawet ta osoba nie chce płyty, no to ona jest w archiwum i można do tego nagrania dotrzeć. I to może jakoś też nawiązuje do tego, co na początku rozmowy było powiedziane, że no właśnie, ta opowieść zostaje, ci ludzie chcą ją zostawić i może w ten sposób trochę zapośredniczony podzielić się swoją biografią ze swoimi najbliższymi. Może nie wypowiadając jej wprost do tych ludzi, a do kogoś obcego, no bo jesteśmy w tym momencie pierwszej wizyty kimś obcym, a bardzo często zdarza się, że po takim intensywnym spotkaniu, kiedy wchodzimy w życie tej osoby, naprawdę czuć, że to jest coś wyjątkowego. Jak wychodzimy, to jest taki serdeczny uścisk i wydaje się, że znamy się znacznie dłużej. To powiedzmy jeszcze kilka słów o zespole, który, jak rozumiem, może nie jest liczny, ale tytaniczną pracę wykonuje. Czy jest państwa sporo? Jest nas... Bo tego nie wiem. To nie jest tak, że mógłbym powiedzieć, że jest nas 15 osób. Trochę to jest sytuacja płynna. Zdarza się, że ktoś trochę wygasza tą współpracę, ktoś inny zaczyna, ale takiego zespołu stałego nagrywających jest około 25 osób. Tylko kilka z tych osób to osoby pracujące na etatach i zajmujące się tym na co dzień. Reszta to są tacy stali współpracownicy. Piotr już wspominał, że mamy osoby, które taką dość silną komórkę, która działa na terenie Krakowa i okolic. Jest jedna osoba, która nagrywa we Wrocławiu, jedna, która nagrywa w Poznaniu. Jest spora grupa osób nagrywających w Warszawie. I to jest zespół w tym sensie, że jeśli organizujemy jakiś wyjazd i musimy mieć pewność, że pojadą osoby, które mają doświadczenie, wiedzą jak to się robi i zrobią to możliwie najlepiej, no to możemy na te osoby liczyć. Oczywiście pewnym problemem jest to, że osoby z nami współpracujące w pewnym momencie wchodzą w dorosłość, zaczynają pracę i nie jest możliwe już takie swobodne nagrywanie w tygodniu czy takie wyjazdy, ale część współpracowników zostaje i zdarza się, żeby gdzieś wyjechać, bierze urlop od swojej pracy. Tego strasznie żałujemy. Idealną sytuacją byłoby mieć taki stały zespół, który może pracować, tylko tym się zajmować i nie musi nigdzie odchodzić i do innych zajęć uciekać. Że trochę takiego stałego zespołu też jest, no to jest właśnie ta nasza czwórka w karcie osób, które jakby no, etatowo, nie na pełnych może wszyscy etatach, ale no, zajmujemy się tym jakby zawodowo. I w DSH też kilkuosobowy zespół osób. W domu spotkań z historią. Tak, w domu spotkań z historią. Które nagrywają, opracowują, archiwizują kilka osób. To jest duży wysiłek, duża praca, żeby te wszystkie nagrania archiwizować, udostępniać, potem wybierać te fragmenty, też cała strona techniczna tego procesu, to jest dużo pracy, więc jest też zespół osób, które to robią. I też u nas jest tak, że ta granica między osobami, które z nami współpracują i nagrywają relacje, a nami, którzy jakby zawodowo się tym zajmujemy,
na poziomie jakby samych nagrań właściwie nie istnieje. To znaczy my pracujący w Karcie czy w Domu Spotkań z Historią, w Archiwum Historii Mówionej, prawie wszyscy nagrywamy relacje. Niezależnie czy koordynujemy projekt, czy kierujemy programem, czy tylko właśnie jesteśmy współpracownikami takimi od czasu do czasu, no to wszyscy staramy się nagrywać. To jest ważne, że jakby to doświadczenie nagrywania jest takie wspólne i chociaż no, my mamy, koordynując coś, organizując, czy zawiadując czymś, mnóstwo innych takich bieżących zajęć, łatwo by było oczywiście oddzielić się od nagrań i zająć tym siedzeniem przy biurku, czy jeżdżeniem i załatwianiem, czy dzwonieniem, prawda, tych różnych spraw, to nie chcemy tego tak robić i tak nie robimy. Jeździmy na te wyjazdy, czy na wschód, czy tu w Polsce, czy staramy się też nagrywać w Warszawie. No i to jest chyba ważne, żeby zachować jakby ciągły ten kontakt z naszymi rozmówcami, z tymi opowieściami, żeby ciągle gdzieś wysłuchiwać tych opowieści. Wracamy do naszej rozmowy z gośćmi, którzy myślę, że powinni do końca wyjaśnić i powiedzieć naszym słuchaczom, gdzie można szukać tych świadectw, jak można je znaleźć, jak można do nich dotrzeć. Mówimy tutaj o portalu audiohistoria.pl, no ale to jest tylko taki początek. Tak, portal jest takim trochę przewodnikiem, czy ma być takim, bo jest w trakcie rozbudowy, działa od niedawna, ma być takim przewodnikiem po tym, co robimy, opisem naszych projektów, prezentacją tych nagrań, taką pierwszą szansą na przeszukanie zbiorów, na posłuchanie fragmentów relacji, ale taka głębsza, nie mówię, że prawdziwa, bo ta też może być prawdziwa, ale głębsza, uważniejsza praca z tymi relacjami odbywa się może u nas, to znaczy w Domu Spotkań z Historią w Warszawie na Karowej. Niedawno otworzyliśmy czytelnię taką multimedialną, gdzie te relacje w całości można wysłuchać, relacje wideo obejrzeć, bo część naszych nagrań to są nagrania wideo. No i to jest szansa właśnie na taką pracę dłuższą w skupieniu na pracę naukową czy też edukacyjną, bo my też sami prowadzimy projekty, w których wykorzystujemy te nagrania w edukacji. W ogóle na różne sposoby można je wykorzystywać. No my tego jakby nie definiujemy na jakie, to już zależy od osób, które mamy nadzieję będą z tej naszej czytelni korzystać i poprzez tą czytelnię z naszego zbioru. To, co jest bardzo ważne, to uświadomić sobie, że na stronie audiohistoria.pl nie są i nie będą dostępne całe nagrania. My nie możemy sobie... Dlaczego? Dlatego, że w tych nagraniach są różne rzeczy. Jeśli byśmy udostępnili całe nagrania, nie mielibyśmy całkowicie, użyję tego słowa, kontroli nad tym, co można z tym robić. Fragmenty są pewną selekcją i wyborem. My nie ukrywamy tych nagrań, ale też nie decydujemy się na to, żeby one były w takiej formie całkowicie bez przejrzenia dostępne, możliwe do ściągnięcia. To jest możliwe na miejscu w czytelni. Ona działa jak czytelnia, nie jak biblioteka, czyli nie można nagrań wypuszczać na zewnątrz, zabierać do domu, zgrywać na komputer. Można korzystać na miejscu, nie można ich przegrywać. Owszem, jest możliwe wykorzystanie nagrań do jakichś celów właśnie wystawienniczych, edukacyjnych czy pracy naukowej, ale w takich razach staramy się podpisywać umowy, no, które mówią o możliwości jednorazowego wykorzystania do konkretnego celu. To wszystko dlatego, że no, przede wszystkim chcemy zabezpieczać interes osób, które nam zaufały i powierzyły swoją historię. Bardzo często, o czym też wspominaliśmy, no, na tyle dały się ponieść opowieści, że tam wiele rzeczy się znalazło i nie byłoby dobre, jeśli to wszystko po prostu byłoby w internecie dostępne dla każdego, tak po prostu.
to też nie jest tak, że my nagrywamy i ktoś nie wie, że my nagrywamy. Jeśli ktoś po nagraniu mówi nam, że no tamten wątek nie powinien się pojawić, bo on jednak poszedł za daleko, zapomniał o tym, że to jest nagrywane, to naszym obowiązkiem jest zareagować na prośbę, na przykład, żeby wersji dostępnej tego nie było. To się zdarza bardzo rzadko, praktycznie to się nie zdarza. A co mają robić ci, którzy chcieliby na przykład w swoim mieście, w swoim miasteczku stworzyć taki przyczynek, tak jak udało się to zrobić w Krzyżu, do jakiegoś szerszego rejestrowania tych historii? Co mają zrobić ci, którzy chcieliby włączyć się w taką pracę? Pyta o to m.in. Robert, który pisze, że należy do ludzi o takich zainteresowaniach i chciałby to jakoś wykorzystać. Proszę o podpowiedź, jakie kroki poczynić w tym kierunku. Myślę, że dobrym pomysłem jest próba napisania projektu. Być może na danym terenie działa jakaś organizacja pozarządowa, która zgodziłaby się wziąć taki projekt pod swoje skrzydła. Na pewno trzeba by zakupić sprzęt. Myślę, że to jest też dość istotne, na jakim sprzęcie się nagrywa. Mieć pomysł na to, co zrobić później z relacją. Na pewno można nagrać relację i schować do szuflady, ale to nie ma większego sensu. Powinno być właśnie takie nagranie zdeponowane w jakimś miejscu, gdzie inni będą mogli z tego korzystać, co z kolei oznacza, że osoba nagrywana od początku powinna mieć świadomość, że my chcielibyśmy gdzieś to nagranie złożyć, tak żeby przyszłe pokolenia mogły z niego korzystać. To jest bardzo ważna rzecz, bo jeśli robimy jakieś nagrania robocze, które właśnie trafiają do szuflady i nie ujrzą później światła dziennego, powiedzmy część zapisu zostanie przelana na papier w formie wywiadu zredagowana, to jest całkiem inna sytuacja niż opowiedzenie swojego życia z takim przekonaniem, że inni będą mogli z tego korzystać, nawet jak mnie tutaj nie będzie i nie będzie tego, który to nagrywał. Więc po pierwsze świadomość tego, że to jest powierzenie swojej relacji, z którą coś się ma stać. Uważamy, że jeśli nagrywać, to dalej coś z tym robić, nie chować do szuflady. Myślę, że zdobywać pieniądze, no, projekty polegają właśnie na tym, że te pieniądze się od sponsorów pozyskuje i można wtedy nagrywać. A jeszcze, jeżeli słuchają nas uczniowie gimnazjów czy liceów, to możemy ich zachęcić do udziału w takim konkursie Karty. Od wielu lat Karta robi taki konkurs Historia Bliska opiera się na indywidualnej takiej pracy badawczej, takiej pracy historyka czy socjologa, amatora. Co roku jest ogłaszany inny temat, taki przewodni temat tego konkursu. W ubiegłym roku to był przełom 89, ale tak zdefiniowany, że można było pisać też jakby o biografiach ludzi czy o jakichś procesach społecznych i to był tylko jakby jeden z punktów. W tym roku temat będzie dotyczył jakby wojny i pamięci, ale też można, to jest bardzo ogólnie podany i jakby temat każdej pracy jest indywidualny i bardzo wiele prac opiera się na relacjach z dziadkami, z sąsiadami, z osobami z otoczenia i te prace do nas są wysyłane, oceniane, nagradzane, te lepsze osoby, ci autorzy tych lepszych prac są zapraszani do Warszawy. To wszystko też jest na stronach internetowych Karty. Można o tym przeczytać i te wszystkie informacje pozyskać. Tam są też kontakty do osób, które prowadzą ten projekt Historia Bliska. Także dla tych osób, które same jeszcze nie napiszą projektów, nie pozyskają tych pieniędzy dla młodzieży, to chyba takim pierwszym krokiem, żeby się sprawdzić, to jest ta Historia Bliska. No a dla osób takich już trochę bardziej zaawansowanych, no to też kontakty do nas są na tych stronach Audio Historia i jesteśmy otwarci. Nie obiecujemy, że wszystkich włączymy do swojego zespołu współpracowników, bo to jest niemożliwe, ale zapraszamy. Pojawiły się dzisiaj różne nazwiska, ale chciałbym, żeby pojawiły się jeszcze i te. Proszę mnie poprawić, jeżeli coś przekręcę, ale pani Joanna Komperda, pani Joanna Urbanek, Anna Wylęgała,
Jakub Gałęziowski i Jarosław Pałka, to byli ci, którzy zarejestrowali te przekazy, które dzisiaj emitowaliśmy w takiej pigułeczce na naszej antenie. A o projekcie opowiadali nam nasi goście, panowie Piotr Filipkowski i Dominik Czapigo, których można szukać i w Archiwum Historii Mówionej w Ośrodku Karta, i w Domu Spotkań z Historią. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękujemy. 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 Bardzo dziękujemy.